Witam na dzisiejszej konferencji. Pani prezydent miasta Anna Mieczkowska, bardzo proszę Państwa o wyłączenie mikrofonów, żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali. I proszę panią prezydent o zabranie głosu. Dzień dobry, szanowni państwo. Opieka wytchnieniowa to część dużego projektu, który jest realizowany na terenie naszego miasta od ubiegłego roku. Projektu dotyczącego poszerzenia oferty usług opiekuńczych i asystenckich na terenie naszego miasta. Wnioskodawcą była gmina miasto Kołobrzeg, natomiast realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Państwo pamiętacie zapewne, w ubiegłym roku pozyskaliśmy informacje i środki, które będą przeznaczone na realizację tego projektu. To kwota ponad 1 100 000, z czego na realizację tego projektu wkład własny gminy miasto Kołobrzeg to zaledwie 5%, czyli gmina miasto Kołobrzeg z budżetu musi przeznaczyć 56 tysięcy na ten duży projekt. Podstawowym celem, który przyświeca realizacji tego projektu, jest zmniejszenie niesamodzielności u osób, które doświadczają ograniczeń w życiu, w realizacji podstawowych potrzeb życiowych. Proszę państwa, jednym z podstawowych celów, które postawione zostały dla tego konkretnego zadania, czyli dla opieki wytchnieniowej, to wsparcie minimum 50 opiekunów faktycznych, czyli osób pełnoletnich, które opiekują się osobami niesamodzielnymi. Czy to są osoby z niepełnosprawnościami różnymi, czy są to osoby starsze, które wymagają takiej opieki. I te czynności, które zaplanowaliśmy sobie, te zadania, które zaplanowaliśmy sobie, są realizowane już od ubiegłego roku, od czerwca, bo mam tu konkretnie na myśli doradztwo prawne, które jest skierowane właśnie do tych osób, które takiego doradztwa potrzebują, do opiekunów faktycznych. I do dzisiejszego dnia skorzystało 15 osób z takiego doradztwa prawnego. Doradztwo to jest realizowane przez radcę prawnego z Koszalina. Wsparcie psychologiczne realizowane jest od października ubiegłego roku i skorzystało już 14 opiekunów. Odbyły się również warsztaty dotyczące fachowej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Warsztaty te były prowadzone w dwóch grupach 10-osobowych. No i proszę państwa, usługi opieki wytchnieniowej, czyli tej opieki, na którą z całą pewnością czekają już od dawna mieszkańcy naszego miasta. Zawarta została umowa między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Centrum Usług Psychologicznych i Pedagogicznych EGO. 31 grudnia ta umowa została zawarta i wraz z nowym rokiem rozpoczynamy realizację tego konkretnego zadania. Proszę państwa, w projekcie tym dotyczącym wsparcia opiekunów faktycznych do dnia dzisiejszego skorzystało z tego doradztwa prawnego, ze wsparcia psychologicznego i z warsztatów 25 opiekunów. I teraz, czym jest ta opieka wytchnieniowa? To nic innego jak świadczenie takiej bezpośredniej opieki nad osobą niesamodzielną, czyli mogą to być osoby niesamodzielne wskutek niepełnosprawności, różnych niepełnosprawności, ale również osoby starsze, które wskutek upływu lat nie mogą zaspokajać potrzeb życiowych samodzielnie. Ta opieka wytchnieniowa może być świadczona w związku ze zdarzeniami losowymi, ale również z koniecznością załatwienia codziennych spraw przez opiekuna. Opieka wytchnieniowa będzie świadczona w miejscu zamieszkania, czyli opiekun, osoba, która będzie zastępowała opiekuna faktycznego, będzie te usługi świadczyła w miejscu zamieszkania w godzinach między 7 a godziną 20 w miejscu zamieszkania. I teraz na czym ta opieka będzie polegała? Otóż proszę państwa, w sytuacjach, kiedy opiekun będzie musiał opuścić miejsce swojego zamieszkania i pojawi się tam opiekun, który będzie go zastępował, to będzie musiał on wykonywać te czynności, które są związane
z udzielaniem pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, czyli pomoc w spożywaniu posiłku, karmieniu, o ile oczywiście wymagał będzie tego stan zdrowia tej osoby, ale również wykonywać czynności takie wynikające z niezbędnych czynności pielęgnacyjnych, higienicznych, dopilnowanie podawania leków, czy też kontaktów, pomocy w kontaktach z otoczeniem. Ta opieka wytchnieniowa została skalkulowana na kwotę 30 zł za godzinę i przewidujemy, że w roku 2021 będzie zrealizowanych 830 godzin takiej opieki. Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z tych usług, powinny skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Więc można już w zasadzie od dzisiaj, jeżeli jest taka potrzeba, można kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie oczywiście przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, bo ta pomoc jest skierowana do tych osób, które faktycznie takiego wsparcia potrzebują, czyli ci opiekunowie faktyczni, którzy wykażą zasadność skierowania do nich takiej pomocy. A kto może stać się uczestnikiem, kto może ubiegać się o taką pomoc? No przede wszystkim są to osoby, które mieszkają w Kołobrzegu, czyli Kołobrzeżanki i Kołobrzeżanie. Osoby pełnoletnie, bo jest to pomoc, wsparcie opiekunów faktycznych skierowane, to wsparcie skierowane jest do osób pełnoletnich. Nie korzystają z takich form pomocy jednocześnie w żadnym innym projekcie, to jest bardzo ważne. No i muszą te osoby wykazać zasadność otrzymania co najmniej jednego rodzaju wsparcia, czyli tego wsparcia, o którym wcześniej wspominałam, wsparcia psychologicznego, doradztwa prawnego, udziału w szkoleniach podnoszących umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi i opieki wytchnieniowej. I po spełnieniu tych warunków taka pomoc zostanie udzielona. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to chciałabym, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, do tych osób, które czekają od dawna na takie właśnie wsparcie. Dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszym briefingu.